Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl. Agnieszka Muska-Luk. Kłaniam się i zapraszam Państwa na audycję Strefa Gospodarki. Moim gościem jest Andrzej Kajl, członek zarządu Kostrzyńsko-Słupickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie Andrzeju, mam wrażenie, że dawno nie rozmawialiśmy o strefie. Rozmawialiśmy na różne tematy okołogospodarcze, a co tam w strefie się dzieje? Parę odcinków temu wspominał Pan o tym, oczywiście bez szczegółów, że inwestorzy bardzo interesują się terenami tymi nowymi, należącymi do strefy. Myślę tutaj przede wszystkim o tym, co mogłoby gorzowian zainteresować najbardziej, czyli o tym gigantycznym terenie przy ulicy Myśliborskiej. My też się tym terenem bardzo mocno interesujemy jako spółka zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną. I mamy w związku z tym na pewno bardzo konkretne plany. Chcielibyśmy, żeby ten teren był zagospodarowany. Chcielibyśmy, żeby ten teren stanowił nie tylko wizytówkę gospodarczą Gorzowa, ale też wizytówkę gospodarczą województwa. Wjeżdżając od północy w Lubuskie, chcielibyśmy, żeby wszyscy ci, którzy będą przyjeżdżali przez nasz region, widzieli w tym miejscu naprawdę fajne zakłady pracy. I tak naprawdę wszystko jest na tak. Jest świetny, skoncentrowany, bardzo duży, jak wspomniałam, teren. Jest uzbrojenie, jest świetna lokalizacja, ponieważ można bardzo łatwo wjechać na trasę szybkiego ruchu i z niej zjechać. Tam mogą powstać centra logistyczne, mogą powstać magazyny, może powstać przemysł. W zasadzie wszystko, co potrzebuje dużych powierzchni. No i z tego powodu mogę powiedzieć, że teren ten jest przedmiotem zainteresowania wielu inwestorów na dzień dzisiejszy. Nie do końca bym się zgodził z tym, że no jest infrastruktura techniczna, jest praktycznie wszystko, co jest niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Niestety ten teren musi zostać odpowiednio przygotowany. Mhm. Ale to już pod konkretne potrzeby, jak się pojawi konkretny tak, inwestor. Jak mój ulubiony senator Kozioł, wiemy, jak to zrobić. Ten teren powinien być też w jakiś sposób, powiedzmy, nie wiem, ja bym najchętniej chciał przekazany do zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy pod zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Byłoby nam wtedy łatwiej na pewno planować stosowne środki na projektowanie właśnie rozbudowy infrastruktury technicznej. Też wiemy, jak to zrobić, ale już tak już bez żartów zależy nam na tym, żeby porozumieć się z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, oczywiście przy błogosławieństwie Urzędu Miasta. Urząd Miasta musi współpracować, no ale mi się wydaje, że... A czy chce współpracować właśnie w tym kierunku? Bo rzeczywiście to są tereny... To akurat mi się nie wydaje, bo z tego, co dostrzegam, to pan prezydent Wójcicki bardzo dobrze rozumie wagę każdej inwestycji dla tego miasta i rzeczywiście odpowiada praktycznie na każde nasze zapytanie, na każdą naszą prośbę w sposób pozytywny. Dzięki temu niektóre inwestycje już ruszyły z miejsca, prawda? W czasie jego, mówiąc na wprost, rządu w tym mieście. A i pewnie przygotowanie tego terenu będzie ze wszechmiar możliwe przy jego przychylności, więc on dostrzega potrzebę, wie, jak duże jest znaczenie takich inwestycji dla miasta, dla jego mieszkańców i mi się wydaje, jestem nawet o tym przekonany, że będzie wiedział, jak to zrobić bez współpracy z nami. Zresztą trzeba tutaj przyznać, że rzeczywiście samo scalenie tych terenów, bo tutaj przez wiele lat był problem. Te tereny były troszeczkę inaczej rozłożone. Udało się je rzeczywiście przygotować w ten sposób, że to jest jeden wielki teren pod inwestycje. No i teraz najważniejsza rzecz, zdobyć takich inwestorów, którzy zostaną tutaj na dłużej, którzy będą rzeczywiście zasilali nie tylko gospodarczo i przemysłowo, ale będą rzutowali na rozwój całego miasta. Kto to mógłby być? Powiem tak, że najważniejsze, o czym pani redaktor nie wspomniała, było
jak gdyby umożliwienie zagospodarowania tego terenu. Ten teren należał kiedyś do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin bodajże, tak to się nazywało, czyli takiej jednostki, która niechętnie pozbywa się tego wszystkiego. Tutaj ogromną pracę wykonał pan prezes Krzysztof Kielec i to trzeba mu oddać. Spędził wiele godzin w podróży i na naradach po to, żeby ten teren musimy powiedzieć, że te rozmowy Wicharu, miesiącami się chyba trwały, one trwały prawda, latami, i toczyły. Prawda? Żeby... Przy ogromnym wsparciu pani minister Rafalskiej i dzięki temu zaangażowaniu, dzięki temu wsparciu, dzięki przychylności też kilku innych ministrów, no, udało się ten teren w drodze zamiany bodajże wprowadzić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a tutaj już droga do tego, żeby przekazać go bądź sprzedać go do spółki zarządzającej Koszyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną jest już o wiele prostsze, prawda? Są pomysły na ten teren, jest dobra wola ze strony władz miasta, jest dobra wola ze strony organów centralnych, które dzisiaj też w pewien sposób administrują napływającymi inwestycjami, szczególnie tymi inwestycjami strategicznymi z perspektywy kraju, więc jest oczywiście dobra wola i chęć ze strony zarządu Koszyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, więc wydaje mi się, że zagospodarowanie tego terenu oczywiście będzie kwestią czasu. Na pewno, jeżeli przystąpimy do działania, to wielu przejeżdżających przez nasze miasto będzie widziało w niedługim czasie ogromny plac budowy, bo ten teren trzeba przygotować, ten teren trzeba w jakiś sposób zniwelować, ten teren trzeba uzbroić właśnie w wodociągi, w kanalizację deszczową, sanitarną. To są miesiące, to są tygodnie, to są lata. Nie? To są lata, to nie jest tak, że siedzą dzisiaj tu w studiu, mówię, pani redaktor, tam będzie inwestor i za i dwa tygodnie za tydzień, czy za dwa, przetniemy wstęgę. Możemy tak zrobić, bo też wiemy, jak to robić. Ale, tylko po co w ten sposób? Ale nie. Mhm. Ja wiem, że nasi widzowie oczekują i słuchacze oczekują od nas konkretnych informacji i prawdziwych informacji. I wiem również o tym, ile czasu trwa przygotowanie nieruchomości pod nawet małej nieruchomości. Przecież jeżeli ktoś buduje domek, to musi zadbać o to, żeby mieć prąd, żeby mieć gaz, żeby mieć wodę, czyli musi pójść do urzędu, musi złożyć wniosek, musi zlecić wykonanie. Dzisiaj znaleźć jeszcze fachowca, co jest ogromnym problemem. I to przy domku są to powiedzmy czasami 2, 3, 4 miesiące. Przy tak wielkiej inwestycji projektowanie trwa kilka miesięcy, uzgadnianie z gestorami mediów poszczególnych projektów trwa wiele tygodni. Oczywiście wykonawstwo też. Chcemy, żeby ta infrastruktura techniczna, która powstaje przy naszych czy na naszych terenach inwestycyjnych, czyli tych, w które w jakiś sposób jesteśmy zaangażowani, żeby służyła nie tylko inwestorom, ale też i miastu, bo Gorzów akurat w tym przypadku będzie się rozwijał. Więc i będzie możemy właśnie szedł w tę stronę, tak, bo już my nie możemy, tam są też przecież tereny właśnie mieszkaniowe w niedalekim sąsiedztwie. My nie możemy pozwolić sobie na to, żeby po pierwsze na tym terenie pojawiła się firma szkodząca środowisku. Byłem kiedyś świadkiem, uczestnikiem dyskusji na sesji Rady Miasta właśnie Gorzowa, gdzie zastanawiano się nad osiedleniem jakiejś tam konkretnej firmy. No i oczywiście były ponoszone zarzuty, że ta firma będzie zanieczyszczała środowisko. Dzisiaj uzyskanie decyzji środowiskowej, to jest procedura wielomiesięczna, dzisiaj spełnienie norm środowiskowych, to jest jeden z nadrzędnych celów, obowiązków, warunków, jakie jest stawiane dla każdej inwestycji i nie każdy może zrobić to, co czasami by zamierzał przeciwko środowisku. To jest nasze przepisy, czy podejście naszych urzędników do ochrony środowiska, i to mówię chyba w pełni odpowiedzialnie, jest dużo bardziej odpowiedzialne nawet jak na zachodzie Europy, więc... I bardzo dobrze, i niech tak zostanie. Środowisko jest naszą wielką wartością i z niego też możemy czerpać, niekoniecznie przeszkadzając inwestycjom, tylko robiąc to dobrze. A jak to robić dobrze, o tym porozmawiamy po przerwie. Andrzej Kajl, Koszyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Zaraz jesteśmy.
sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl